Nowoczesne, wydajne oczyszczacze powietrza, które mogą być stosowane w pomieszczeniach o wymiarach nawet do 100 metrów kwadratowych, trafiły do myślińskiego żłobka samorządowego oraz do wszystkich gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Urządzenia te posiadają dwie warstwy filtra HEPA umieszczone w kasecie filtrującej, które skutecznie oczyszczają powietrze z cząsteczek PM2,5, grzybów i bakterii. To przekazanie w dniu dzisiejszym oczyszczaczy powietrza, które mają za zadanie zadbać o to, aby to środowisko, w którym przebywają najmniejsi obywatele miasta i gminy Myślenice, było po prostu czyste, wolne od zanieczyszczeń, wolne od smogu, ale też wolne od zarazków, wirusów, bakterii, których w tych jednostkach no niestety, ale nie brakuje. Dzisiaj przekazujemy 32 oczyszczacze powietrza do wszystkich gminnych przedszkoli i 3 urządzenia do naszego żłobka samorządowego. Koszt zakupu tych urządzeń to kwota prawie 60 tysięcy złotych. Będziemy chcieli, aby w tym roku kalendarzowym, przed nowym sezonem grzewczym, zakupić kolejną partię urządzeń, oczyszczaczy powietrza, tak aby w każdym oddziale przedszkolnym to urządzenie znajdowało się, no i dbało o zdrowie naszych dzieci. W żłobku samorządowym w Myślenicach oczyszczacze powietrza nie są nowością. Urządzenia te cieszą się tam dużym uznaniem. Nasz żłobek ma na każdej grupie jeden oczyszczacz. Już zobaczyliśmy, jak zaczął u nas działać ten oczyszczacz, że dzieci są dużo zdrowsi. Nie chorują tak, mniej jest infekcji, więc na pewno te oczyszczacze spowodują to, że dzieci będą mniej chorować. Te oczyszczacze to takie urządzenia bezinwazyjne. Tak, tutaj się nic złego nie dzieje. Nie ma emitowania żadnych szkodliwych substancji. Są filtry, które wyłapują wszystko. Filtry się co prawda pewno raz na rok wymienia, ale też jonizują powietrze. To jest bardzo ważne, bo nawilża się przez to. Docelowo w oczyszczacze powietrza mają być wyposażone wszystkie oddziały we wszystkich przedszkolach miasta i gminy Myślenice. To już kolejny krok, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowsze środowisko, o czyste powietrze w gminie Myślenice. Mam nadzieję, że ten pomysł spodoba się rodzicom, no i przede wszystkim, że nasze dzieci będą zdrowsze dzięki temu urządzeniu.